Hejka kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i wczoraj przyszła do mnie nowa paczka z Shine, więc dzisiaj zapraszam Was na haul Open Box paczek z Shine. Paczka jest otwarta, ale cała zawartość jest jeszcze w środku, więc wyjmę największą rzecz, która się tutaj znajduje. Jest to sukienka. Piękny kolor ma ta sukienka i powiem Wam, że pierwszy raz wybrałam sobie rzecz z sekcji plus size. Ona wyświetliła mi się w podpowiedzi, jest naprawdę bardzo ładna, taka romantyczna, krótka, z falbankami. Myślę, że będzie dobra, ma gumeczki, więc nie powinna być za duża. Wzięłam sobie najmniejszy rozmiar, ale tak jak wiecie, rozmiary plus size w Shine są naprawdę spore. Bardzo podoba mi się ta sukienka i jestem z niej super zadowolona, zwłaszcza, że kosztowała tylko 6,50 euro, więc no nie mogłam jej nie kupić. No zabijcie mnie po prostu, no nie mogłam jej nie kupić. Kolejne rzeczy, które tutaj już wyjmuję z torby, są to tatuaże. To są takie wodne tatuaże, ale one są bardzo dobrej jakości, wyglądają jak prawdziwe. Zamówiłam sobie kilka takich tradycyjnych wzorów i na pewno jeszcze tego lata będę z nich korzystać. Ja mam jeszcze takie tatuaże z AliExpress, ale tak jak wiecie, ja już od jakiegoś czasu na AliExpress nie zamawiam, ponieważ trzeba długo czekać na dostawę i trzeba teraz płacić podatek. Więc kolejna rzecz, są to takie paznokcie plastikowe do przyklejenia i powiem Wam, że te paznokcie odgapiam od Estery, która klei takie paznokcie i u niej wyglądają pięknie, a że moje są naprawdę bardzo słabe i nie mogę nigdy ich zapuścić, to zdecydowałam się na zakup właśnie takich. Kolejna rzecz to są rzęsy. Rzęsy z Shine są naprawdę super. Zakupiłam również takie kępki. To są takie kępki w trzech rozmiarach, więc zobaczymy, jak będzie mi szło klejenie. Kolejna rzecz to są również rzęsy, ale nie zobaczycie ich, bo są zamknięte. To są takie połóweczki i zobaczymy, czy takie połówki nie będą sprawdzały się u mnie lepiej. Kolejne paznokcie, tak one się prezentują, takie właśnie delikatne. Zobaczymy, jak będą sprawdzać się u mnie te paznokcie, to na pewno Wam o tym dam znać. Do tych rzęs zamówiłam sobie taki klej w pędzelku, to jest taki liner i zobaczymy, czy będzie się te rzęsy kleiło szybciej. No i tutaj ostatnia rzecz z tej paczki, to są również tatuaże, takie malutkie. Tutaj jest 10 sztuk, cena była naprawdę dobra, więc moi drodzy, tutaj obok mnie stoją naprawdę wielkie wory ubrań, które przyszły do mnie już jakiś czas temu, więc pootwieram sobie dziś z Wami kilka z nich i zaczniemy od pierwszej rzeczy. Tak jak widzicie, wszystkie ściuchy z Shine przychodzą w takich woreczkach. Ja chyba zacznę handlować tymi woreczkami, bo mam ich naprawdę już 1 500 100 900. I pierwsza rzecz jest to taka sukienka. Powiem Wam, że ona jest dość krótka. Rozmiar sukienki to jest L. Materiał naprawdę fajny, taki przewiewny. Nawet lekko przeźroczysty bym powiedziała, ale na lato jak najbardziej nie będzie takiej sukience gorąco. Szybko biorę kolejną rzecz. Również znajduje się w woreczku. To jest taka czarno-biała panterka. I to jest taka sukienka. Góra jest bawełniana biała, a dół jest z takiej panterki. Rozmiar sukienki również L. Fajnie się prezentuje. Ta bawełenka jest naprawdę milutka w dotyku. A tutaj na dole jest to z całą pewnością poliester, ale ja lubię takie rzeczy na lato. Jeśli myślicie, że będziecie się w nich pocić, to jesteście w błędzie. W takich upałach 40-stopniowych to Wam nic nie pomoże, nawet jakbyście chodziły nago. Bierzemy kolejny woreczek.
Ja kupując ciuchy na Shine zawsze oglądam zdjęcia klientów, czytam komentarze i nie sugeruję się rozmiarówką podaną pod produktem. Kolejna sukienka prezentuje się tak, naprawdę ma piękny wzór, troszkę wygląda jak taki ludowy, w takie kwiaty. Naprawdę bardzo fajny taki materiał, cieniutki, ale przyjemny w dotyku, z kołnierzykiem. Bardzo elegancka sukienka, nieco krótka, więc osoby wysokie mogą mieć problem, bo dla mnie będzie ona sięgała tak przed kolano, ale jeżeli macie 1,70 m i więcej, to będzie dla Was sukienka mini. Guma szeroka w pasie, rękawy również takie rozkloszowane, szerokie, naprawdę piękna. Następna rzecz jest niebieska. Ja uwielbiam po prostu taki materiał z tych gumeczek. Powiem Wam, że kiedyś, dawno temu miałam z takiego materiału strój kąpielowy w kolorze pomarańczowym, takim rażącym, neonowym i był po prostu świetny. No i ta sukienka prezentuje się tak, iście letnia. Myślę, że ładnie dopasuje się do sylwetki przez te właśnie gumeczki. To jest taka tuba, ma kilka takich malutkich falbanek na ramionkach, cieniusieńka, więc na upały super. Kolejna rzecz. Ja wiem, co to już jest za sukienka, ponieważ te kolory od razu przybiły moją uwagę. Jest to taka letnia sukienka na szerokich ramionczkach. Tutaj u góry jest również ten materiał taki gumeczkowy, więc ona fajnie dopasuje się do sylwetki. I tutaj na dole są takie trzy falbanki, kolory naprawdę śliczne. Rozmiar sukienki L. Ja mam naprawdę w szafie chyba z 5 takich sukienek. Ale jak zobaczyłam takie połączenie kolorystyczne, to nie mogłam tej sukienki nie kupić. A właśnie teraz na Shine trwa wyprzedaż letnich sukienek, więc ona kosztowała mnie naprawdę bardzo mało. Mam tu kolejną rzecz i ona wygląda naprawdę bardzo okazale, bo jest to taka biała koronka. I są to takie krótkie spodenki. Naprawdę dość ciężkie, ta koronka dość sporo waży, pięknie są wykonane, naprawdę bardzo ładnie wykonane, pod spodem jest podszewka, także nie musicie się martwić, że coś Wam będzie prześwitywać. I ja wzięłam rozmiar spodenek XL, ponieważ moje 4 litery są dość spore i tutaj na dole zawsze wybieram rozmiar nieco większy. Ale te spodenki są naprawdę duże i myślę, że będą u mnie wyglądały jak spódniczka. One kosztowały około 7 euro, więc cena naprawdę przyzwoita, piękne wykonanie. Super są te spodenki, naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. Mam już kolejną rzecz w rękach, tak ona się prezentuje. Taki sam wzór jak na poprzedniej sukience. Dosłownie identyczny i mam wrażenie, że to jest ten sam materiał. I to jest taki kombinezon na szelkach z krótkimi spodenkami. Materiał jest naprawdę super, taki cieniutki, delikatny, więc na takie upały, jakie teraz mamy w Polsce i w Niemczech, naprawdę super się sprawdzi. Ja wybrałam sobie rozmiar XL, bo tak jak już Wam wcześniej przy spodenkach mówiłam, zawsze boję się właśnie o spodnie, ponieważ mój tyłek naprawdę nie jest mały. Bierzemy kolejną rzecz. Coś w kwiatuszki. I jest to również kombinezon taki na szeleczkach, ale tutaj się jeszcze go wiąże, więc ciężko mi będzie go zaprezentować. Góra jest naprawdę z przepięknej koronki. Ślicznie wygląda. A ten dół jest wykonany z takiej żorżetki. Wzór naprawdę śliczny, chociaż może ten kombinezon prześwitywać, bo tak jak widzicie, ten materiał tutaj na dole prześwituje.
ale na lato, jak macie ładną bieliznę czy strój kąpielowy pod spodem, myślę, że super się sprawdzi. I ten kombinezon widziałam na TikToku u jednej z dziewczyn. Ona zamieściła link i ja właśnie z tego linku ten kombinezon zakupiłam. Już tutaj w moich rękach kolejną paczuszkę i są to kolejne spodenki. Tak one się prezentują. Powiem Wam, że w tym roku zdecydowałam się właśnie na zakup kilku par takich spodenek. Ja nigdy wcześniej w takich spodenkach nie chodziłam, nie odsłaniałam tak wysoko swoich nóg, ale co tam? Nie macie się czym przejmować, chodźcie w ciuchach, w których Wam wygodnie. Spodenki prezentują się naprawdę bardzo fajnie. Tutaj góra jest z takich gumeczek, więc super dopasują się Wam do pasa. A tutaj na dole materiał jest taki naprawdę delikatny i zwiewny, więc nawet w 40-stopniowych upałach się nie przegrzejecie. Kolejna rzecz. Niebieska i jest to sukienka. Tak jak Wam mówiłam, ja często zaglądam na strony wyprzedażowe z Shein i ta sukienka właśnie tam się znajdowała. Powiem Wam, że ona kosztowała naprawdę jakieś 4 czy 5 euro, więc szkoda było mi jej nie wziąć, ponieważ wzór bardzo mi się podobał. No, jest ta sukienka wykonana z poliestru niestety, ale on jest taki przyjemny w dotyku, bardzo delikatny, cieniutki, więc myślę, że jeszcze na takie letnie miesiące fajnie się sprawdzi. Tutaj na rękawku jest gumeczka, więc nawet jeżeli macie krótsze ręce, to fajnie Wam się dopasuje. Bardzo ładny dekolt, ja lubię takie właśnie bardzo wycięte dekolty. Myślę, że ładnie będzie wyglądała, pięknie się prezentuje, kolor jest naprawdę śliczny. W pasie jest szeroka gumka. Powiem Wam, że przy moim wzroście i przy mojej sylwetce takie sukienki wyglądają bardzo dobrze. Ostatnia rzecz, którą już wyjęłam z worka, jest to taka czarna, tradycyjna spódnica. To jest taka spódnica midi z rozporkiem z przodu. Tutaj jest wiązana w pasie. W pasie jest taka szeroka guma. Jest to rozmiar L i ona jest wykonana z bawełny. Myślę, że fajnie będzie się dopasowywać do Waszej sylwetki. Ja mam budowę tradycyjnej klepsydry, dość duży biust, wąską talię i spore 4 litery. Taką budowę odziedziczyłam po mamie. Niestety Bozia nie dała mi mamy wzrostu, ponieważ moja mama jest wysoka, natomiast ja jestem kurduplem, no ale trudno, nie można mieć wszystkiego. Ale co tam, zawsze mogę ubrać szpilki. No i tak właśnie w życiu jest. Ci, co są wysocy, chcieliby być niżsi, ci niscy chcieliby być wyżsi, grubi chcieliby być chudzi, a chudzi chcieliby być grubsi. Więc w życiu nikomu się nie dogodzi, pamiętajcie o tym, żeby się kochać takimi, jakimi jesteście. No i cóż, moi drodzy, na tym wywodzie będę już dzisiaj kończyć. Mam nadzieję, że filmik był dla Was ciekawy, że skorzystacie z moich podpowiedzi i propozycji. Postaram się Wam wkleić w opisie linki do tych produktów, które Wam dzisiaj pokazałam. A ja już nie przedłużając, żegnam Was dzisiaj serdecznie. Pozdrawiam ciepło i do następnego filmiku. Pa, pa!